Solidarna Polska, proszę. Jak długo jeszcze w SLD będzie tak, że starzy PZPR-owcy, dygnitarze stoją w pierwszych szeregach, a młodzi zdolni towarzysze mogą co najwyżej pełnić rolę suflerów? Przyznam się szczerze, że Solidarną Polskę nie podejrzewam o jakieś wybitne kreacje myślowe, ale i tu się akurat nie zawiodłem, czyli nie przedstawił pan rzeczywiście kreacji, która by mnie zwaliła z tego krzesła, ale myślałem przynajmniej, że macie lepsze poczucie humoru, ale i tutaj się w tej sprawie mocno na panu zawiodłem. Na pytanie, czy dalej pan będzie kluczył? Ja nigdy nie kluczę, tylko też wie pan zadaje pytania, a pan pozwoli, że odpowiedzi ja będę dobierał i odpowiadał nie tak, jak pan sobie by życzył, tylko tak, jak w demokratycznym świecie je sobie obmyślił.